Jak wiecie, ostatnio bardzo intensywnie szukam jakiegoś garażu, w którym mógłbym kontynuować pracę nad rozbudową tego mini kampera. Ale z wszystkimi tego typu ogłoszeniami jest pewien kłopot. Pokażę wam jaki. Problemem oczywiście jest ich rozmiar. Jak taki tradycyjny garaż, nawet jeżeli ta brama podejdzie do góry, to tam zostają milimetry dosłownie, żeby auto wjechało. Czy okno dachowe by tutaj się zmieściło? A też na szerokość jest ciężko. Nie obróciłbym się w środku z żadną płytą, ani z wszelkimi narzędziami większymi do cięcia. Dlatego trzeba znaleźć coś większego. Powiem wam tylko, co mniej więcej będę robił. Teraz ten kamper jest zrobiony w takim stylu, że jest to jedna otwarta przestrzeń. Fotele z przodu nie są obrotowe. Prawdopodobnie, jak już zdecydowałem jakiś czas temu, będzie to obrotowy fotel kierowcy i pojedynczy obrotowy fotel pasażera. Szukam siedzeń z Forda Galaxy bądź Sharana, gdyż one mają już gotowe obrotnice i są całkiem fajne cenowo. Tylko muszę jeszcze sprawdzić, czy da się je dobrze zaadaptować do tego typu busa. Ale czytałem, że da się i nie jest to większy problem. Tutaj od drzwi będzie łazienka. Mała bo mała, ale osobna. Taka, że będzie prysznic i toaleta w środku zamykana, żeby każdy, kto będzie chciał, będzie miał trochę prywatności. Plus dodatkowe jakieś półki i ewentualne dodatkowe instalacje też tutaj z tyłu będą miały miejsce. W tej części będzie łóżko i tutaj jak w tradycyjnych kamperach stolik rozkładany, składany, aby było opcjonalnie więcej bądź mniej miejsca. Chodź jeszcze na drugą stronę. Jeśli pytacie, dlaczego nie pokazuję teraz wnętrza i nie otwieram kampera, gdyż tam śpi moja groźna bestia, czyli piesek. Nie chcę mu teraz przeszkadzać. Mieliście go okazję poznać już we wcześniejszych filmikach. Tu po tej stronie, gdzie są te rozsuwane drzwi, będzie kuchnia. I prawdopodobnie kuchnię trochę przedłużę do tego miejsca. Będzie ona mniej więcej odtąd dotąd. Tak, aby cały aneks kuchenny zawierał wszystko, co jest potrzebne w tego typu mini kamperze. I po środku troszkę miejsca plus rozsuwane łóżko na szerokość. Chciałem wam też pokazać czujnik czadu i dymu, który mam od ponad roku. Sprawdza się świetnie. Nigdy nas nie ostrzegł, ale wiem, że działa, gdyż ma wyświetlane wartości, jeżeli coś się pojawia, jakieś dodatkowe spaliny. I fajne jest to, że ostrzegał mnie teraz, że bateria się rozładowuje, dlatego wydawał taki mocny dźwięk i świecił się na czerwono. Baterie wytrzymały ponad rok, chyba normalnie jak na tego typu urządzenia. Czas je wymienić. Żeby zrobić te wszystkie przeróbki, będę musiał pociąć kantówki, przyciąć płyty, no i też mieć troszkę miejsca na narzędzia. Pogoda jest jaka jest o tej porze roku. Jest trochę czasu, ale nie ma gdzie tego zrobić. Dlatego muszę wynająć garaż. Tu jednak, przynajmniej w moim mieście, nie jest tak łatwo. Znalazłem też tutaj tego typu garaże, ale są one prawie identyczne. Tam na poziomie niżej są minimalnie wyższe, jednak problem jest taki, że zostaje z przodu busa dosłownie 10 cm odległości. On ma chyba około 5,35-5,38, a długość garażu jest 5,40. No i w tych warunkach nie dałoby się praktycznie nic zrobić. Koszt takiego wynajmu garażu tutaj to jest 250 zł plus rachunki. Jak już znalazłem taki duży garaż i był w miarę w spoko cenie, no to problem był taki, że tam nie było prądu, a też to źródło prądu, żeby robić takie przeróbki, trzeba mieć. Odradzam tego typu pomysły, aby robić to pod chmurką, gdyż za każdym razem będziecie musieli wszystko sprzątać, składać, a to zajmuje praktycznie połowę czasu z tego, co przeznaczacie na pracę. Dlatego wynajęcie jakiegokolwiek większego garażu, jeżeli będziecie mieć taką możliwość, jest o wiele bardziej opłacalne i przede wszystkim bardzo przyspieszy waszą pracę. No i tu właśnie te garaże były trochę wyższe, ale niestety długość jest za mała. Ale klimacik fajny, żeby jakieś sceny bardziej grozy kręcić. Jeszcze jedną ciekawą opcją jest rozwiązanie tego typu. To jest miejsce, w którym ja wcześniej budowałem pierwszą wersję tego mini kampera. I znalazłem je dzięki temu, że pojeździłem po okolicznych gospodarstwach rolniczych i popytałem, czy ktoś ma kawałek parkingu. I tu pan, który jest właścicielem tego terenu, mega przemiły człowiek, ze świeczką takich ludzi szukać, wziął naprawdę niewielkie pieniądze za ten teren, bo ja chyba wtedy za to płaciłem około 150 zł za miesiąc oczywiście. Dodatkowo miałem podłączenie do prądu i dużo miejsca pod chmurką, w którym mogłem przebudowywać swojego busa. I takie miejsce jest bardzo fajne, jeśli mieszkacie w mieście, a nie macie zupełnie innej alternatywy do
pracy nad swoim vanem. Teraz brałem je również pod uwagę, aby tutaj postawić to rozwiązanie, o którym zaraz będę mówił. Miejsce naprawdę mega miło wspominam, jest bezpieczne, jest monitorowane i atmosfera też jest bardzo spokojna, bo tu jest taka po prostu wiejska sielanka. Tracąc bardzo dużo czasu na poszukiwania tego idealnego miejsca, wpadłem na pewien pomysł. Jestem z natury człowiekiem, który bardzo lubi rozwiązania mobilne. Po wklepaniu tej frazy w Google wyświetliło się kilka wyników. Jednak cena trochę była zbyt wysoka jak na rozmiary, gdyż to by mi niewiele pomogło. A za takie naprawdę duże to już trzeba by wydać dobrych kilka tysięcy złotych. I postanowiłem, że poszukam hali namiotowych. I tutaj już zapaliło się zielone światło. Okazuje się, że są w całkiem fajnej cenie. A też jest to magazyn namiotowy inaczej, bądź też namiot ogrodowy. Pod różnymi frazami to się wpisuje. Ale w większości to jest wszystko taka sama konstrukcja oparta na dokładnie tych samych rurkach i tych samych mocowaniach. Różnicą jest często rozmiar, może być grubość poszycia, lub też to, czy na bokach są przeźroczyste okna, czy pełna plandeka. To rozwiązanie bardzo mi się spodobało i postanowiłem zagłębić temat, czy warto w to inwestować. Nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, jak bardzo lubię pracę w naturze. I ten pomysł, który przyszedł mi do głowy, jest idealnym połączeniem budowy kampera i pracy w naturze. Jestem właśnie u znajomych, którzy użyczyli terenu i mają go tutaj sporo, więc spokojnie mogę sobie z tyłu w ogródku zająć taki kawałek miejsca. Dlaczego chcę zająć ten kawałek miejsca? Z powodu tego mobilnego rozwiązania, o którym wam już wcześniej wspomniałem, czyli namiotu, który będę rekonstruował tego mini kampera. Dlaczego w ogóle namiot? Ponieważ jestem, tak jak wcześniej powiedziałem, fanem rozwiązań mobilnych. Jak ten etap projektu będzie zakończony, nie będę potrzebował tego okrycia nad minikamperem, to po prostu go złożę, schowam i będzie przydatny na przykład do innych celów imprezowych, budowlanych, albo po prostu go rozstawię jako taki tymczasowy magazyn. I chciałbym wam go teraz pokazać. Chodźcie ze mną. Tak jak już powiedziałem, wcześniej namiotu szukałem przede wszystkim na internecie, na OLX-ie, szukałem jakichś używanych, nowych. Postanowiłem iść w kierunku nowego. Dlaczego wybrałem nowy? Bo cena była praktycznie identyczna, a przede wszystkim w nowym wszystkie te rurki są jeszcze proste i te gumki nie są pozrywane. Na końcu powiem, jaki był jego koszt. Ale na początku najważniejsza informacja, jest to namiot letni. Są jeszcze takie same namioty wielosezonowe, zimowe, które mają wzmacnianą konstrukcję. Ten ma najprostszą konstrukcję. A wybrałem taki, bo po prostu nie chciałem inwestować 3 razy więcej, po to, aby 3 miesiące w nim popracować. Jest kilka kolorów dostępnych, jednak ja uparłem się, aby wybrać biały. Dlaczego? Ponieważ jest najbardziej uniwersalny. Jak się to coś popruje, to bez problemu znajdę znowu taki kolor, żeby wymienić jakieś poszycie. I też, co najważniejsze, w białym jest o wiele jaśniej niż w jakimś ciemnym, szarym, zielonym bądź niebieskim. Dlatego nawet jak jest lekka taka już szarowa, no to wewnątrz będzie wtedy o wiele jaśniej, nie będę potrzebował takiego światła sztucznego. A jeszcze jedna rzecz, biały w lato nie będzie aż tak się nagrzewał jak na przykład szary. No przynajmniej tak sobie myślę, że będzie o wiele lepiej w takim namiocie. Chodźcie do wewnątrz. Tu już zaczyna się jego organizacja wewnętrzna, czyli układam sobie wszystkie rzeczy do pracy, ale o tym będzie w następnym odcinku. Teraz jednak chciałbym jeszcze wam pokazać kilka szczegółów tego namiotu. Jest on na takich rurkach aluminiowych, nie pamiętam dokładnie danych technicznych. Wszystko jest połączone śrubami. Poszycie jest tutaj zapięte na takie specjalne gumki. No i tu z tyłu są jeszcze takie zabezpieczenia, żeby tej rurki nie było widać od zewnątrz. Sprawdzałem, nic nie przecieka. Chociaż jest jeden minus, tutaj mocno zbiera się wilgoć, no ale wiadomo, jak od ziemi będzie parować, to gdzieś ta wilgoć musi się zebrać i skrapla się ona tutaj na suficie. No ale to oczywiście jest namiot, a nie garaż, dlatego coś za coś. Jaka jest wielkość tego namiotu? To jest namiot 4x8 metrów. Było kilka innych rozmiarów, na przykład 4x6. Do takiego namiotu bus też by mi wszedł, ale byłoby za mało miejsca z tyłu i z przodu. Dlatego wolałem sobie dodać jeszcze te 2 metry. W razie czego można go skrócić. Oczywiście wtedy musiałbym mieć nowe poszycie. Wystarczy, że wtedy po prostu wyciągnę rurki, które go przedłużają o dodatkowe 2 metry, gdyż każdy ten element to jest dodatkowe 2 metry do długości.
a szerokość te 4 metry jest na tyle odpowiednia. Bus ma około 2 metrów szerokości, więc te 2 metry tutaj spokojnie będę miał jeszcze na pracę. Wjeżdżałem już tutaj próbnie. Ważna jest też jego wysokość. Bus ma dokładnie 2 metry i tutaj jest też 2 metry, więc zahacza trochę te V-banki, ale bez problemu ktoś może tutaj podnieść i sobie tutaj wjedzie. Jakbym kiedyś w przyszłości budował większego busa, albo by ktoś po prostu musiał wjechać większym busem, to wystarczy też to poszycie tutaj mocno podnieść do góry i też taki dużo większy H2 albo H3 też wjedzie. Po bokach jego wysokość to jest 2 metry. Do szczytu, maksymalnie do tej rurki tam, którą widzicie na samej górze, jest 3 metry 10 cm. Tak więc tworzy się taki domek i bez problemu większy bus też na środku może stać. Teraz jeszcze pytanie, pewnie nie będziecie mieli, dlaczego po tej stronie jest poszycie z takimi oknami, a po tej stronie poszycie pełne. Z tej strony jest ulica i chciałem, żeby po prostu mieć trochę prywatności i od ulicy nie było nic widać. A z tej strony jest piękny ogród, tak więc jak się zmęczę pracą, będę mógł popatrzeć na zieleń i naturę, co jest, wiadomo, bardziej relaksujące niż patrzenie w telefon. Można sobie wybrać, że masz na przykład wszystkie takie same okna po wszystkich stronach, albo pełne. Ja wybrałem na przemian, aby mieć po jednej stronie pełne, po drugiej stronie okna, po to, że jak w przyszłości kiedyś będę go chciał użyć na jakąś imprezę w ogrodzie, to te okna przełożę na drugą stronę i zrobię sobie taki mieszany, że będzie to typowo wtedy namiot imprezowy. I odpowiadając na pytanie, tak, to jest zwykły namiot imprezowy, ale dlaczego go nie wykorzystać po to, aby mieć po prostu takie schronienie i budować w nim kampera, jeśli ktoś nie ma dużego garażu, w którym spokojnie mógłby sobie pracować. Sprawdzę ten pomysł, czy on zadziała. Nie widziałem takiego jeszcze, ale myślę, że będzie to fajny test po to, abyście wy nie musieli inwestować na przykład w coś, co jest niepotrzebne. A ile trzeba zainwestować, to oczywiście za chwilkę powiem. Jak wam coś się zepsuje, popruje, to każdy ten element idzie kupić osobno, to też jest jego plus. To poszycie jest jedno z tych najbardziej cienkich. Można kupić sobie grubsze, ale wtedy cena już wzrasta dwukrotnie. Na dole można nawet jeszcze wzmocnić rurkami. One kosztują chyba około 900 zł dodatkowo. Nie chciałem aż takich pieniędzy wydawać, więc na razie kupiłem bez tego. Jeżeli będzie trzeba, to dokupię też wzmocnienia boczne. Był testowany już na mocnym wietrze, nic się nie działo, ale to dlatego, że ja go rozstawiłem w bardzo zacieszonym terenie. Tutaj z boku są budynki, jest dużo drzew, które niwelują ten wiatr. Dlatego on akurat tutaj sobie może stać. Jakby stał pewnie w otwartym polu, to już był chyba zwiany. Dlatego jakbyście taki namiot gdzieś stawiali albo chcieli postawić, to zróbcie to w takim miejscu, gdzie jest jakaś osłona przed wiatrem, no bo ten wiatr jest dla niego najbardziej niebezpieczny. O śniegu nie mówię, jakby tu spadło dużo śniegu, no to prawdopodobnie by się zawalił, co też widziałem na jakichś tam zdjęciach, jak szukałem odpowiedniego modelu. Ale to jest namiot letni, to nie jest namiot zimowy, dlatego można nim pracować mniej więcej od tej pory roku. Jesteśmy teraz na początku lutego, są już ciepłe dni, więc można pracować, tak jak widzicie, ja jestem w polarowej bluzie i jest tu całkiem przyjemna temperatura wewnątrz. Wiesz, to wszystko jeszcze się tutaj kumuluje, nie ma tego wiatru, więc jest fajnie i przyjemnie. Ile zajmuje rozłożenie całego tego namiotu? Około 5-6 godzin, jeżeli robicie to w pojedynkę. Mi pomagało kilka osób i poszło to troszkę szybciej, ale jakbym tak z zegarkiem w ręku miał liczyć, no to te 5-6 godzin jest potrzebne, aby spokojnie sobie wszystko rozłożyć, rozplanować i dokładnie go skomponować w całość. Jaka jest cena? Niecałe 1900 zł, więc myślę, że za tą cenę miałbym garaż na około 3 miesiące, może wyszedłbym na zero. Ale przewaga tego rozwiązania jest taka, że namiot zostanie mi na kolejne lata, o ile wiatr go nie zmuchnie. Ja pomału zaczynam się tutaj urządzać, co wam pokażę w kolejnych odcinkach, jak sobie to wszystko tutaj organizuję. A jeśli te informacje były w jakiś sposób dla was przydatne, zapraszam oczywiście do lajka lub suba, co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia.